Modlitwy w uzależnieniu. Jest to w dzisiejszym świecie krótka modlitwa o największej mocy, której słowa są pełne znaczenia i siły. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Boże, wymawiając to słowo, uznaję istnienie siły wyższej. Użycz, powtarzając to drugie słowo, przyznaję, że ta siła wyższa jest autorytetem, który może obdarowywać lub dawać. Mi, prosimy o coś dla siebie, jako że Biblia stwierdza, proście, a będzie wam dane. Nie ma nic złego w tym, że się prosi o poprawę samego siebie, gdyż wraz z poprawą twego charakteru ludzie wokół ciebie staną się bardziej szczęśliwi. Pogody ducha. Proszę o spokój, opanowanie i pokój w swoim życiu, co pozwoli mi prawidłowo myśleć i należycie sobą kierować. Abym godził się. Godzę się z warunkami, jakie obecnie istnieją. Z tym, czego zmienić nie mogę. Godzę się ze swoim losem, takim, jaki jest. Dopóki nie będę miał odwagi, aby zmienić w swoim życiu to, co mnie się nie podoba, chcę się z tym pogodzić, a nie godzić się z tym niechętnie. Odwagi. Proszę o tę zaletę ducha, by bez wahania stawić czoła okolicznościom. Abym zmieniał. Proszę o to, by okoliczności były inne. To, co zmienić mogę. Proszę o pomoc, aby podjąć prawidłową decyzję. Jeśli chcę podjąć decyzję, to dokładnie rozważam najgorsze, co mogłoby mi się przydarzyć, gdyż moja decyzja o zmianie nie powiodła się. Jeśli potrafię pogodzić się z tym najgorszym, a przez moją decyzję odejdę od rutyny, to zrobię to. Mądrości. Proszę o zdolność do zdrowego osądu we wszystkich sprawach. Abym odróżniał. Chcę jasno rozumieć prawdziwość stanu faktycznego. Jedno od drugiego. Chcę rzeczy w swoim życiu widzieć inaczej, aby mogło być jakieś rozróżnienie. Chcę poczuć konkretną wyższość trzeźwości nad stanem upijania się, jeżeli mam zostać trzeźwy. Oryginalna modlitwa o pogodę ducha została napisana na kawałku papieru przez Reinholda Niebuhera. Była odmawiana na zakończenie nabożeństwa kościelnego w niedzielę. Mówi się, że wersja stosowana na mityngach anonimowych osób uzależnionych od alkoholu została znaleziona w gazecie w dziale z nekrologami. Bez względu na to, jak osoby uzależnione od alkoholu podchodzili do tej specyficznej wersji i zaczęli ją stosować na mityngach. Modlitwa o pogodę ducha pomogła wielu zdrowiejącym ludziom, którzy usiłują zaakceptować swoją chorobę. Pomaga w robieniu rachunku sumienia, w staraniach, w zadośćuczynieniu innym ludziom, zaakceptowanie woli Bożej w ich życiu tylko w ciągu jednego dnia.